13 kwietnia wspominamy świętego Marcina I, papieża i męczennika. Marcin pochodził z włoskiego miasta Todi w Umbrii. Był synem kapłana Fabrycjusza. Od młodości przebywał w Rzymie i należał do jego hierarchii duchownej. Wyświęcony na diakona, pełnił przez pewien czas funkcję apokryzariusza, czyli jakby nuncjusza papieskiego na dworze cesarza wschodniorzymskiego w Konstantynopolu. Po śmierci Teodora I w 649 roku został wybrany papieżem i konsekrowany bez zatwierdzenia cesarza. Otrzymał wówczas święcenie kapłańskie i sakrę biskupią. Konstanty II, dotknięty takim obrotem spraw, odmówił uznania Marcina I za prawowitego papieża. Marcin I pragnął wyraźnie określić stanowisko Kościoła rzymskiego wobec monoteletów, którzy utrzymywali, że Pan Jezus posiadał tylko jedną wolę, Bożą, a nie miał woli ludzkiej. Wtedy zwołał, znów bez pytania cesarza, synod w Kościele Zbawienia na Lateranie, w którym wzięło udział 105 biskupów łacińskich i 30 wschodnich z terenów, które zajęli Arabowie. W 20 anatemach potępiono tam uroczyście błędy monoteletów. Wydano równocześnie pismo wyjaśniające, jaka jest prawdziwa nauka katolicka. Dokumenty synodu zostały rozesłane do wszystkich biskupów i całego duchowieństwa chrześcijańskiego, a także do cesarza Konstantyna II. Cesarz poczytał to jako osobisty atak papieża na jego autorytet i zareagował bardzo gwałtownie. W 650 roku wysłał swojego przedstawiciela, Olimpiusza, egzarchę Rawenny, do Rzymu, by aresztował papieża, a biskupów zmusił do odwołania dekretów synodu. Olimpiusz, widząc jednak poparcie, jakim cieszył się papież, zbuntował się przeciw cesarzowi i ratował się ucieczką na Sycylię. Podanie głosi, że gdy Olimpiusz zamierzał w czasie mszy świętej osobiście dokonać na świętym Marcinie porwania, nagle oślepł. Konstantyn II wysłał wówczas z wojskiem drugiego apokryzariusza w osobie Teodora Kaliopy. Aresztował on papieża Marcina 17 czerwca 653 roku i w bardzo ciężkiej i upokarzającej podróży zawiódł go na Naxos, gdzie chory papież spędził w nędzy cały rok. Następnie Marcin został wywieziony do Konstantynopola, gdzie stanął przed sądem senatu. Został oskarżony nie o obronę ortodoksyjności i potępienie typos, czyli edyktu Konstansa II zakazującego dyskusji na temat liczby woli Chrystusa, ale o podżeganie do buntu egzarchy Olimpiusza, zniecenie rozruchów i bezprawne ogłoszenie się papieżem. Sąd cesarski skazał Marcina na degradację ze wszystkich święceń duchownych i funkcji. Następnie został skazany na śmierć. Został publicznie odarty z szat pontyfikalnych, zakuty w kajdany i poprowadzony przez miasto na miejsce kaźni. Za wstawiennictwem patriarchy Konstantynopola Pawła II karę śmierci zamieniono Marcinowi na dożywotnie zesłanie do Chersonezu na Krymie. Zdołał on stamtąd napisać list, w którym skarży się, że nie ma nawet kawałka chleba, ale modli się, by na stolicy apostolskiej nie znalazł się heretyk monoteleta narzucony przez cesarza. Z powodu nieludzkich warunków papież zmarł z biedy i udręczenia 13 kwietnia 655 roku. Pochowano go w miejscowym kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Jego grób stał się nawet celem pielgrzymek. Marcin I był ostatnim, którego kościół wpisał do katalogu świętych papieży i męczenników. W ikonografii święty Marcin ukazywany jest w papieskim stroju pontyfikalnym z księgą w dłoni. Módlmy się. Wszechmogący Boże, święty Marcin, którego ustanowiłeś pasterzem całego Kościoła, dzięki Twojej łasce zajaśniał blaskiem cnót i wiedzy. Spraw, abyśmy czcząc tak wielkiego biskupa, przez nasze dobre uczynki byli światłem dla ludzi i płonęli miłością ku Tobie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.